obywatele i obywatelki wybrali. W sondażu, który pojawił się dzisiaj w Rzeczpospolitej, który został zrealizowany przez IBRIS, jasno wynika, kogo obywatele i obywatelki chcą na swojego rzecznika, na rzecznika praw obywatelskich. Jest to Piotr Ikonowicz. Piotr Ikonowicz cieszy się największym poparciem ze wszystkich kandydatów, którzy w tym chyba już czwartym podejściu będą głosowani jutro na sali plenarnej. Piotr Ikonowicz to postać, która nie tylko nie boi się Jarosława Kaczyńskiego, która nie klęka przed biskupami, ale która nie boi się mówić, jak jest w Polsce. Nie boi się mówić o tym, że pracownicy są dyskryminowani, że mamy ogromne, ogromne problemy z łamaniem praw pracowniczych, niewypłacaniem pracownikom pensji, z tak naprawdę niedopuszczaniem do realizowania konstytucyjnego prawa do strajku, który mówi o tym, skąd bierze się problem z dostępem do ochrony zdrowia, że jest to również problem ekonomiczny. Staje po stronie tych, po których stronie zawsze trzeba stać, czyli po stronie tych, którzy są wykluczeni, którzy są biedni, którzy w starciu z systemem sami indywidualnie nie mają szans. Teraz często udaje się ich sprawy rozwiązać dzięki właśnie działaniom Piotra Ikonowicza, jego Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. Skoro już teraz potrafi być tak skuteczny, jako rzecznik praw obywatelskich, rzecznik naszych praw, będzie mógł walczyć o to, żebyśmy mieli lepsze, bardziej funkcjonalne państwo, które nie zostawia za burtą nikogo, niezależnie od tego, jaką ma, ile ma pieniędzy w kieszeni, jakie ma znajomości, i czy potrafi, bądź nie potrafi zrozumieć systemu, w którym wszyscy żyjemy. Niestety kolejne reformy prowadzą do tego, że żeby zrozumieć i umieć się wybronić przed systemem sądownictwa, jest bardzo trudno. I Piotr Ikonowicz prowadzi dłużników, osoby, które są zagrożone eksmisją, pomaga wszystkim tym, którym grożą niesprawiedliwe wyroki. Prowadzi ich przez ten bardzo skomplikowany system sądownictwa. Pomaga każdej osobie, niezależnie od tego, jakie ma poglądy, skąd pochodzi, z jakiej miejscowości i co sobą reprezentuje. Ponieważ Piotr Ikonowicz zawsze stoi po stronie ludzi, zawsze stoi po stronie obywateli i obywatelek. Stąd nie dziwi nas zupełnie to poparcie, którym się cieszy.